Był jesienny, wrześniowy zmierzch. Zachmurzone niebo, siąpił deszcz. 16-letnia Agnieszka, uczennica liceum, zawsze po szkole, jak to na wsi, pomagała rodzicom w gospodarstwie. Tego wieczoru sprowadzała z pastwiska 4 krowy. Prowadziła je poboczem, a właściwie rowem, obok ruchliwej drogi na trasie pod Dębice Turek. Tak zaczynała się historia, którą opowiadałem Państwu kilka miesięcy temu. Tragiczna niestety historia. Agnieszka zginęła bowiem przy tych krowach, potrącona przez jadący z nadmierną prędkością samochód osobowy, którego kierowca nie zauważył ani krów, ani dziewczyny. Śmiertelnie potrącona Agnieszka umierała na rękach swojej zrozpaczonej matki i na oczach przerażonego, towarzyszącego jej w ostatnich chwilach brata. Prokuratura dwukrotnie umorzyła sprawę, nie dopatrując się winy kierowcy. A właściwie nie prokuratura, tylko policja, a prokuratura jedynie zatwierdzała umorzenie. Z lakonicznych uzasadnień trudno było się zorientować, dlaczego kierowca, który na prostej drodze najechał na idącą poboczem dziewczynę, nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Z policyjnych postanowień wynikało jedynie, że podstawą były dwie opinie biegłych, które eksponowały rzekomą nieostrożność dziewczyny. Zainteresowałem się tą sprawą na prośbę matki zmarłej Agnieszki, matki, która uparcie domagała się sprawiedliwości. Zwróciłem się z prośbą o zbadanie tej sprawy przez prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zwróciłem uwagę, że kierowca przecież wiedział, że jedzie drogą przez wieś. Wiedział, że może tam spotkać i zwierzęta, i ludzi. Na polskiej wsi jeszcze nie ma, jak to jest na przykład w Niemczech, osobnych dróg dla rolników, dla maszyn rolniczych i inwentarza. Póki co polski rolnik nie chce, ale musi korzystać z publicznych dróg i czasem musi przeganiać po nich zwierzęta. To wszystko powinien wiedzieć i rozumieć każdy kierowca, który przejeżdża samochodem przez wiejskie drogi. Otrzymałem niedawno bardzo wnikliwą odpowiedź od prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, który po zbadaniu sprawy w pełni podzielił moje zastrzeżenia i uznał dotychczasowe działania prokuratury za nieprawidłowe. W sprawie nastąpił zwrot. Prokuratura zmieniła pogląd i wsparła matkę zmarłej dziewczyny w dochodzeniu prawdy i sprawiedliwości. Sprawa znalazła się przed sądem, który jeszcze nie wydał wyroku, ale można liczyć na rzetelne i wnikliwe zbadanie tej sprawy i na to, że sprawiedliwości stanie się zadość. Nie wróci do życia dziewczynie, ale może przyniesie choć trochę ulgi jej najbliższym. Nie może być tak, że z czyjejś winy ginie człowiek i nie ma za to żadnej odpowiedzialności. Jeszcze się ofiarę obciąża winą. I nie chodzi wcale o zemstę. Nikt nie chce, żeby ten kierowca siedział w więzieniu. On przecież nie chciał tej tragedii. Nie chodzi o to, żeby go niszczyć. Chodzi o elementarną, choćby i tylko symboliczną sprawiedliwość. Dla udręczonej matki to naprawdę ważna sprawa. Dziękuję panu prokuratorowi generalnemu, że przejął się tą sprawą i spowodował zmianę podejścia prokuratury. Bardzo to było potrzebne. W imieniu własnym oraz tej udręczonej matki dziękuję. Przed zaledwie 2 tygodniami opowiadałem Państwu inną sprawę o młodej kobiecie, Polce, która przebywała w Wielkiej Brytanii. Dziś mogę powiedzieć, że o ten właśnie kraj chodzi. 2 tygodnie temu przez wzgląd na bezpieczeństwo tej kobiety nazwy kraju nie wymieniłem. Ta młoda pani wychowuje samotnie 3-letniego synka i ten właśnie synek stał się obiektem zainteresowania brytyjskich służb socjalnych. Wiele wskazywało, że chcą oni tej matce Polce zabrać jej dziecko i przeznaczyć do adopcji. Poradziłem tej matce, by natychmiast pierwszym samolotem wracała z dzieckiem do Polski, bo szaleństwo odbierania dzieci staje się w Europie coraz większe. Coraz częściej niestety to się zdarza w różnych krajach. A jak zabiorą, to znając realia, żaden anioł nie pomoże, dziecko przepadnie. Choć w tym wypadku anioł stróż nad tą panią czuwał. Ta pani skorzystała z przestrogi i pierwszym dostępnym samolotem zabrała dziecko i uciekła do Polski. Okazało się, że ucieczka nastąpiła w samą porę, bo już w Polsce doścignął ją wyrok sądu brytyjskiego, że dziecko ma być matce odebrane.
Nie zdążyli jednak zatrzymać dziecka w Wielkiej Brytanii. Sąd się spóźnił, matka była szybsza o jeden dzień. Dziecko jest dziś w Polsce, pod opieką mamy i dziadków i mam nadzieję, że nikt go już mamie nie odbierze. Być może władze brytyjskie będą chciały wyegzekwować brytyjski wyrok i sprowadzić dziecko na wyspy, gdzie czeka już na nie jakaś zastępcza rodzina. Mam jednak nadzieję, że żaden polski sąd temu nie ulegnie i że chłopiec, polski obywatel, będzie mógł cieszyć się dzieciństwem i życiem w Polsce u boku mamy i dziadków. Mam nadzieję, choć pewności mi brakuje, bo zbyt wiele znam przypadków odebrania dziecka także w Polsce, bez liczenia się z kosztami psychicznymi zabieranych dzieci. Gruzińsko-rosyjski bard Okudżawa śpiewał kiedyś pięknie o nadziei. Nie bądź smutna, nie gniewaj się, matko nadziejo, jeszcze twoi synowie na ziemi tej są. Bądźmy zawsze synami tej nadziei. Z Panem Bogiem.